W Eredivisie mamy 2 zwycięstwa, ale ponosimy ciężką, druzgoczącą klęskę z Ajaxem, która kto wie, czy nie odbije się nam czkawką w walce o tytuł mistrza. Bo co prawda wciąż mamy do rozegrania zaległe spotkanie, ale tak jak już wcześniej było wspomniane, nawet w przypadku zwycięstwa wciąż będziemy tkwić na drugim miejscu. Ponownie jesteśmy w Feyenoordzie naszego Jurka. Czas najwyższy się przekonać, czy zdołamy dogonić Ajax, a może nawet ich przeskoczymy i ponownie zasiądziemy we fotelu lidera. Czy też może Ajax powiększy swoją przewagę nad nami, no i bezpowrotnie nam odjedzie. Na te i na inne pytania odpowiedź znajdziemy już w tym odcinku. Zostaw tylko łapę w górę, startujemy. A na początek, tak na rozgrzewkę, mamy wyjazdowe spotkanie ligowe z FC Utrecht. Według przedsezonowych prognoz bukmacherskich Utrecht to 5. siła Eredivisie. No i w tym momencie są właśnie na takim miejscu w tabeli, tak więc wszystko by się zgadzało. Jesteśmy faworytami, ale ten mecz wcale nie musi należeć do łatwych, tym bardziej, że wciąż jesteśmy osłabieni brakiem kontuzjowanego Hertraudy. No zobaczymy. A tymczasem Ajax rozgrywa już swój 21. mecz. Jak się można domyślać, wygrywa na własnym stadionie za AZ Alkmaar, ale zaledwie 1-0. No wystarczy. Okej, czas na naszą wyjściową jedenastkę, no i lecimy na ten Utrecht. W bramce oczywiście Bailo, dalej w obronie od lewej Dest, Arthur van Hekke-Foyth, na środku pomocy Mansfield McKennie, ofensywne trio Dest, Podove, Elmas, Valemark, a na szpicy Junior Adamu. No to co panowie, zwycięstwo jest konieczne, 3 punkty obowiązkowo, jeśli nie chcemy stracić dystansu do Ajaxu. Nie, no to są prawdziwe jaja, to jest jakieś kosmiczne nieporozumienie. Pomimo naszej olbrzymiej, wręcz miażdżącej przewagi, my ten mecz kończymy z bezbramkowym remisem. Co ciekawe, Utrecht przez całe spotkanie nie oddał jednego strzału w kierunku naszej bramki. My tymczasem 26 razy strzelaliśmy, współczynnik XG 2,45, co jasno pokazuje, że powinniśmy byli tu zdobyć no przynajmniej 2 gole. Ale nie, dzisiejszego dnia cała obrona Utrechtu grała jak z nut. Bramkarz Wallstedt zostaje zawodnikiem tego spotkania, bo dzisiaj facet miał dzień konia, bronił po prostu wszystko. No i w ten oto sposób z jednym punktem właśnie straciliśmy kontakt z Ajaxem. No i tak to właśnie jest, klasyka gatunku. Zawsze kiedy głupio tracimy punkty, no to jeszcze dodatkowo do kompletu tracimy zawodnika, tym razem kluczowego, bo to Patrick Valemark, niezdolny do gry aż do 4 tygodni. No to olbrzymie osłabienie. Nasz skrzydłowy ze Szwecji jest głównym motorem napędowym większości naszych akcji ofensywnych. No kto teraz będzie podawał, kto asystował? No jest oczywiście Despodo Velmas, no ale to nie wszystko. No właśnie, ale podania do napastników jeszcze trzeba wykorzystywać, no i po prostu strzelać z nich gole, a tymczasem nasz Junior Adamu kompletnie się zablokował. No facet zatrzymał się na 17 golach, a początek sezonu miał niesamowity, no prawdziwe wejście smoka, no strzelał gola za golem praktycznie w każdym meczu, zdarzały się nawet hat-triki. Tymczasem koniec, posucha, 0-0. Ostatnią bramkę strzelił, uwaga, 9 listopada, tak więc nie mniej, nie więcej 3 miesiące temu. To jest niesamowite, a myśmy myśleli, że to będzie nowy Santiago Jimenez. No pomyliliśmy się. Robimy sobie krótką przerwę od Eredivisie, bo przed nami trzecia runda Pucharu Holandii. Jak wiadomo, 2 razy z rzędu wygraliśmy te rozgrywki, no i jakiegoś wielkiego ciśnienia na ten puchar nie mamy. Mimo wszystko awans do kolejnej rundy powinniśmy sobie zagwarantować. Gramy u siebie naszym rywalem FC Groningen. Trzeba tylko pamiętać, że wystąpimy bez kontuzjowanych Hertraudy i Valemarka. No i bez Moise Keena, który nabawił się grypy, niezdolny do gry do 10 dni niestety. Okej, czas na wyjściową jedenastkę na FC Groningen. Jako że to mecz pucharowy, no to do bramki powraca Majecki. Damy szansę również innym rezerwowym, jak choćby Timber czy Ruiz. No już jesteśmy w szatni naszego De Kuip. FC Groningen to solidna ekipa, mimo wszystko naszym obowiązkiem jest awans do kolejnej rundy. Grajmy. 5 lutego, godzina 20:45, no ten mecz nie wzbudza jakiegoś wielkiego zainteresowania wśród naszych kibiców, tak więc można dostrzec sporo wolnych krzesełek na naszym stadionie. Jeszcze ustawienie FC Groningen, ofensywne trio, Tfumas, Irandu, Suslov, a na szpicy Kruger. Artur wyprowadza piłkę z naszej strefy obronnej, podanie na lewo, Hansko, dalekie zagranie na wolne pole, Junior Adamu sam na sam z bramkarzem, gości. To się musiało tak skończyć. 50. sekunda, obejmujemy prowadzenie 1-0, no, a nasz snajper w końcu się odblokował. Stepaninko w centralnej strefie boiska, Tfumasi na prawą stronę, Gustafsson, zagranie do przodu, Suslov, pole karne, Irandus niebezpiecznie, ależ się pomylił obok słupka. Rzut rożny dla naszego zespołu Despodowna, krótki słupek, niestety goście wybijają, ale piłkę zbiera Van Hekke, podaje na prawo, Moder strzela zza pola karnego, piłka ląduje na słupku, no szkoda. Kolo przy piłce rozgląda się, posła długie diagonalne zagranie. Artur zgrywa piłkę, ale prosto pod nogi Suslova. Ten rozpędzony wpada w nasze pole karne, płaskie dośrodkowanie. Kruger strzela z pierwszej piłki. Ta ląduje przy słupku w bramce. No Majecki odprowadził ten strzał tylko wzrokiem, a więc 36. minuta. Mamy remis 1-1.
przy piłce Despodów, Dest, ależ tutaj sztuczka techniczna, Moder do przodu, Elmas wycofuje ponownie, Moder, dalekie zagranie, jest tutaj Junior Adamu, podbił sobie piłkę, wpada, strzela, no ale to powinien być gol. Rzut wolny dla naszego zespołu, ale dość daleko od bramki rywali, to jakieś 25, może więcej metrów. Despodów, mocny strzał, ale niecelnie. No i to jest koniec pierwszej połowy, no rozpoczęło się to wszystko pięknie, od prowadzenia już w pierwszej minucie, co z tego, jak później zupełnie stanęliśmy w miejscu. W 36 straciliśmy bramkę, no i mamy remis. No najgorszym scenariuszem to byłaby tu dogrywka, nie mówiąc już o karnych. Rozpędzony Tłumasi sunie lewym korytarzem boiska w kierunku linii końcowej, chyba będzie dośrodkowanie, nie, wycofuje. Stiepanienko w polu karnym faulowany, no i to będzie karny, coś niesamowitego. No ale karny to jeszcze nie gol, w bramce jest Majecki, Stiepanienko, no niestety bramka, no robi się nieciekawie, 53 minuta i przegrywamy 1-2. Des przy piłce, no i ruszamy do ataku, dalekie zagranie do przodu, niestety niecelne, tracimy piłkę, jednak powalczyliśmy, odzyskujemy ją. Elmas dynamicznie ruszył między obrońcami, Hroninger strzela przepięknie po długim słupku, ależ bramkarz się wyciągnął, ale nie sięgnął tego. 59 minuta, mamy ponownie remis 2-2. 66 minuta, ściągamy z boiska słabego Ruiza, w jego miejsce Czukwumeka, którego przesuwamy na środek pomocy, Elmasa na lewe skrzydło. Moder w środkowej strefie boiska, Timber podanie do przodu, Czukwumeka, Junior Adamu rozgląda się, wypatrzył włączającego się do akcji ofensywnej Hansko, ten jest już w polu karnym, ależ tu podcinany, nie ma jednak karnego, Elmas, Junior Adamu strzela, no niestety. 77 minuta, robimy małą roszadę w linii obrony, ściągamy fatalnie spisującego się Artura, w jego miejsce Foyt. Ngonge przy piłce, ale atakowany przez Desta, niestety bez efektu. Dunkerlu rozpędzony, ma sporo miejsca. Wycofuje Ngonge w polu karnym, niebezpiecznie strzela, aż minimalnie się pomylił na nasze szczęście. To już 91 minuta, no wszystko wskazuje, że będziemy mieli dogrywkę, no ale jeszcze rzut wolny dla Hroningen. Suslov centruje piłkę w nasze pole karne, ale ta wychodzi, Czukwumek, a jeszcze tu walczy. Goście odzyskują, Stepanienko, płaski strzał, Valente dokłada tylko nogę, piłka ląduje w naszej bramce, coś niesamowitego, a więc nie będzie dogrywki, my ten mecz po prostu przegramy. No coś niesamowitego, no takiego obrotu sprawy to się nie spodziewaliśmy, teraz to już jest pozamiatane, tym bardziej, że goście są przy piłce. Stepanienko, jeszcze podanie w poprzek, ale Hansko przecina to zagranie, Junior Adamu, Despodow jeszcze zbliża się w pole karne, Czukwumeka sam na sam z bramkarzem strzela po długim słupku, a więc mamy wyrównanie 3-3, nie, spalony. No i to jest koniec po wszystkim, to się ale skompromitowaliśmy, prowadząc na własnym stadionie już od pierwszej minuty, ostatecznie przegrywamy 2-3 po golu straconym w 91 minucie. No ale trzeba uczciwie przyznać, że pomimo, że ten mecz był dość wyrównany, statystyki to potwierdzają, to jednak współczynnik XG nieznacznie wyższy dla FC Hroningen, chociaż z drugiej strony oddali zaledwie 6 strzałów, z czego 4 w światło bramki, 3 skończyły się golami, no to są jaja. Tym samym my z Pucharem Holandii się żegnamy, natomiast Ajax po zwycięstwie 3-0 z AZ Alkmaar gra dalej. No wydawało się już, że będziemy tutaj mieli dogrywkę, choć fakt jest faktem, że przed tym meczem no nie życzyliśmy sobie grać 120 minut, bo później wiadomo, odbija się to kondycyjnie przed spotkaniem ligowym. Tym samym my, dwukrotny triumfator z rzędu tych rozgrywek, ostatecznie żegnamy się z Pucharem Holandii. Teraz już spokojnie możemy się skupić tylko na Eredivisie. Powracamy do rozgrywek ligowych, gramy u siebie, a na naszym The Kuip gościć będziemy FC Emmen. To jeden ze słabszych zespołów całej Eredivisie, tak więc pomimo, że zagramy bez kontuzjowanych Kina, Hertraudy i Walemarka, to jesteśmy zdecydowanym faworytem. To powinno być szybkie i gładkie zwycięstwo. No jest to zwycięstwo pewne i wysokie, aż 4-1, po dwóch golach Juniora Adamu, po jednym trafieniu dokładają McKennie i Van Hecke, gola honorowego dla FC Emmen strzela Żywkowicz. Nasza przewaga była olbrzymia, bezdyskusyjna, tak więc wygrana jak najbardziej zasłużona. Dopisujemy sobie zatem 3 punkty, niestety do Ajaxu, co zrozumiałe, tracimy 2 oczka. Teksańska masakra piłą mechaniczną? Owszem, coś było na rzeczy. A zawodnikiem tego spotkania z FC Emmen, co ciekawe, nie autor 2 goli, a więc Junior Adamu, a Elif Elmas, który zaliczył 2 asysty. No w tym sezonie Macedończyk jest naprawdę w dobrej formie, jak na razie ma 6 goli, 4 asysty. No pod nieobecność kontuzjowanego Walemarka, to m.in. na nim spoczywa ciężar dogrywania piłek do napastników. A tymczasem Ajax rozgrywa już swój 22 mecz. Oczywiście wygrywa u siebie z Excelsiorem aż 4-1. Czas leci szybko, no i już mamy pierwsze wyniki 23 kolejki. Ajax znowu wygrywa u siebie ze Spartą 2-0. A my mamy do rozegrania 2 zaległe spotkania. Trochę dziwny ten kalendarz. No i w końcu mamy zapowiedź naszego meczu, który rozegramy dopiero w środę 19 lutego. Na naszym The Kuip gościć będziemy Willem II Tilburg. Tak jak wiadomo, tegoroczny Beniaminek, jeden z najsłabszych zespołów całej ligi, a jednak w tym sezonie spisują
się całkiem nieźle, w tym momencie są na 9 miejscu w tabeli. Mimo wszystko to my jesteśmy absolutnym faworytem, no i żadne inne rozstrzygnięcie nie wchodzi tu w grę, jak nasze zwycięstwo. No i mamy to zwycięstwo, tyle tylko, że jakże skromne, zaledwie 2-0, na dodatek po bramkach zdobytych dopiero w drugiej połowie tego meczu. Elif Elmas 57 minuta i Kirill Despodów, żeby było śmieszniej, z karnego 65. Tymczasem nasza przewaga była wręcz przygniatająca, no przeprowadzaliśmy huraganowe ataki, to była nawałnica 36 strzałów, współczynnik XG 5,20, no i co? No i nic, bo dzisiejszego dnia bramkarz gości po prostu miał mecz życia, no i bronił zwyczajnie wszystko. 3 punkty lądują na naszym koncie, niestety do Ajaxu wciąż tracimy 5 punktów, no i mamy do rozegrania jedno zaległe spotkanie. A tymczasem Ajax wciąż gra w Lidze Mistrzów w rundzie barażowej, na wyjeździe przegrywa z Olympique Marsylia 0-1. A zawodnikiem tego meczu z Willem II Tilburg oczywiście Kirill Despodów, co prawda strzelił tylko jednego gola, ale zaliczył, uwaga, aż 15 kluczowych podań, dlatego kończy ten mecz z notą 8,80. No skrzydłowy reprezentacji Bułgarii, którego ściągliśmy na początku tego sezonu z wolnego transferu, to był strzał w dziesiątkę. No co my byśmy zrobili bez niego? W 20 meczach w Eredivisie ma już 10 goli, 7 asyst, średnia nota 7,57. No oby tak dalej. W szybkim tempie przechodzimy już do naszego kolejnego ligowego spotkania. Ponownie gramy u siebie. Tym razem gościć będziemy Go Ahead Eagles. W tym meczu jesteśmy oczywiście murowanym faworytem do zwycięstwa. No i takiego też wyniku oczekujemy. A tymczasem Ajax w swoim 24 meczu oczywiście znów wygrywa. Tym razem na wyjeździe z Cambuur 3-1. Ale my również wygrywamy, tym razem już pewniej wysoko 4-1. Co prawda otwarliśmy wynik spotkania już w 5 minucie po golu Elmasa, ale w 30 minucie goście wyrównali po trafieniu Vasqueza. Później jednak strzelali już tylko nasi zawodnicy. Despodów w 39, Walemark w 42 i Junior Adamu w 88. Trzeba tu jeszcze podkreślić, że zadanie mocno ułatwiła nam czerwona kartka z 75 minuty dla zawodnika Go Ahead Eagles. Dopisujemy sobie zatem kolejne 3 punkty, ale oczywiście nasza sytuacja w tabeli nie uległa zmianie. MVP tego meczu z Go Ahead Eagles, Patrick Walemark, gol, asysta, ocena końcowa 8,70, brawo. Przechodzimy już do naszego następnego spotkania w Eredivisie. Co ciekawe, to 4. ligowy mecz z rzędu rozgrywany na naszym stadionie. No ten kalendarz jest naprawdę cokolwiek dziwny. Tym razem gościć będziemy Heraklesa Almelo, to zespół przeciętny, żeby nie powiedzieć słaby, tak więc po raz kolejny oczekujemy zwycięstwa. A tymczasem Ajax w rewanżowym spotkaniu z Olympique Marsylia, co prawda wygrywa na własnym stadionie w regulaminowym czasie gry 1-0, to jednak ostatecznie po karnych odpada z Ligi Mistrzów. No niestety nie jest to dobra wiadomość dla nas, teraz Ajax będzie mógł się już skupić na rywalizacji z nami o Mistrzostwo Holandii. A my w międzyczasie na naszym De Kuip wygrywamy z Heraklesem Almelo 2-0, ale ten mecz wybitnie dobrze ułożył się już od samego początku. W 20 minucie czerwoną kartkę zobaczył jeden z zawodników gości i aż dziw bierze, że tego spotkania nie wygraliśmy znacznie wyżej. Pierwszą bramkę dla naszego zespołu z karnego w 30 minucie strzela Despodów. Jeszcze przed przerwą na 2-0 podwyższa Moise Kean. Jak się później okazało, więcej goli już nie zobaczyliśmy i to pomimo ponownie naszej olbrzymiej przewagi. Jest zatem komplet punktów. No i w końcu mamy tyle samo rozegranych meczów co Ajax. Niestety, tracimy do nich 2 oczka. W ekspresowym tempie przechodzimy już do naszego kolejnego ligowego spotkania. To w końcu mecz wyjazdowy. Gramy z FC Groningen, a więc z zespołem, który dopiero co wyrzucił nas z Pucharu Holandii. Jest zatem szansa na rewanż. W oczach ekspertów jesteśmy faworytem, ale ten mecz nie musi należeć do łatwych. Mimo wszystko, jeśli chcemy liczyć się w walce o Mistrzostwo Holandii, to tu też trzeba wygrać. No i wygrywamy, ale ledwo, 1-0, po bramce strzelonej już w 10 minucie przez Elifa Elmasa, a później, no później to już się niewiele działo, to były takie piłkarskie szachy. Najważniejsze jednak, że mamy zwycięstwo, kamień spadł z serca, no i kolejne 3 punkty mamy na koncie. Niestety, Ajax również wygrywa na wyjeździe z Vitesse Arnhem 2-0, no i w tabeli mamy status quo. Na pełnym gazie dotarliśmy już do naszego kolejnego spotkania w lidze. Tym razem to dla nas mecz ważny i to nie tylko ze względu na 3 punkty. W końcu, jakby nie patrzeć, to derby Rotterdamu, no tyle, że mierzyć będziemy się ze słabiutkim Excelsiorem, który jak wiadomo w tym sezonie jest beniaminkiem. W tym momencie są na 14 miejscu w tabeli, a jednak wciąż muszą bronić się przed spadkiem, dlatego faworytem tego meczu może być tylko jeden zespół, to nasz Feyenoord.
No i tak to właśnie wyglądało z strzelcami goli dla naszego zespołu. Byli kolejno Walemark, Elmas, Adamu, znowu Elmas i znowu Adamu. Wygrywamy wysoko, właściwie miażdżymy Excelsior na ich stadionie aż 5-0. No i nie pozostawiamy złudzeń, kto tu był zespołem o klasę albo i dwie klasy lepszym. Jako żeby to pierwszy mecz tej 26. kolejki Eredivisie, no to z kompletem punktów po raz pierwszy od dawna ponownie wskakujemy na fotel lidera. Mamy jedno oczko przewagi, no i czekamy na odpowiedź Ajaxu. Elif Elmas wprowadza zespół na szczyt, no to by się zgadzało, tyle tylko, że zawodnikiem tego meczu z Excelsiorem zostaje Patrick Walemark. Bramka, dwie asysty, ocena końcowa 9,20. Nasz skrzydłowy ze Szwecji w tym sezonie wciąż jest w niesamowitej formie. W 22 występach wyjściowej jedenastce ma już 9 goli i 13 asyst, średnia nota 7,80. No jest prawdziwą lokomotywą naszego zespołu. No i właśnie, nawet w takim meczu Ajax wygrywa. W szlagierze tej kolejki Eredivisie na własnym stadionie gromi PSV Eindhoven aż 4-0. No powoli tracimy już nadzieję, że gdziekolwiek Ajax jeszcze może stracić punkty. A przed nami już mecz, na który od dawna wszyscy czekaliśmy. Na naszym dekuib zmierzymy się z FC Volendam. Zapewne pamiętacie, jak skończyło się nasze pierwsze spotkanie w tym sezonie z tą drużyną. No właśnie, a jeśli nie, no to przypomnijmy sobie. Totalnie rozpieprzyliśmy się na słabiutkim FC Volendam. Powiedzieć, że sensacyjnie przegraliśmy, to jak nic nie powiedzieć. Ponosimy klęskę 1-2, przy czym gospodarze przez cały mecz oddali zaledwie 2 strzały. No i tak to właśnie wtedy wyglądało, powiedzieć, że przeżyliśmy horror, to jak nic nie powiedzieć. Przecież nasz menedżer po tamtym spotkaniu kompletnie się załamał. Był bliski rezygnacji z pracy w Feyenoordzie, dlatego teraz oczekujemy zemsty i rewanżu. Nie będziemy mieć żadnej litości nad FC Volendam, żądamy wysokiego zwycięstwa. No to jeszcze nasza wyjściowa jedenastka i lecimy, bo już nie możemy się doczekać. W bramce oczywiście Bailo, dalej w obronie od lewej Dest, Arthur van Hecke, Hertrauda. Na środku pomocy Mansfield McKennie, na lewym skrzydle Despodo, na prawym Walemark, na ofensywnym pomocniku w roli rozgrywającego Elmas, a na szpicy Junior Adamu. No to do boju. Wyjściowa jedenastka drużyny gości to przynajmniej jak dla nas kompletnie anonimowi zawodnicy. Tak więc czas zemsty nadchodzi. Grajmy. 16 marca, godzina 12:15. Co prawda nasze dekuib może nie jest wypełnione po brzegi, ale i tak kibice dopisali. Frekwencja jest naprawdę wysoka. No to spójrzmy na ustawienie Volendam. 4-3-3 na skrzydłach El Kadiri i Gogia, a na ataku Werman. No to jeszcze tabela. A tutaj drużyna gości po 26 kolejkach na przedostatnim miejscu. Wciąż walczy o utrzymanie. Dest rozpoczyna grę wyrzutem piłki z autu, Elmas zwolnił akcję, rozgląda się ponownie, Dest łamie akcję, wpada w pole karne, strzela mocno, pięknie pod poprzeczkę, bramkarz bezradny, a my w czwartej minucie obejmujemy prowadzenie, jest 1-0, a więc wszystko zgodnie z planem. Dest wyprowadza naszą kolejną akcję ofensywną, zagranie do przodu, Elmas na lewą stronę, Dest podo w dalekie zagranie na wolne pole, jest tu Junior Adam sam na sam z Hubertem, nie daje mu absolutnie najmniejszych szans, 18 minuta, podwyższamy prowadzenie, jest 2-0. Arthur przy piłce podaje na prawą stronę van Hecke, powoli konstruujemy nasz atak pozycyjny, Mansfield wycofuje van Hecke, McKennie zagraje na prawą stronę, jest tu Hertrauda, dogrywa w pole karne, niestety tracimy piłkę, ale jeszcze tu jakieś zamieszanie, ależ nieporozumienie bramkarza z własnym obrońcą, wykorzystuje to Walemark, strzela praktycznie do pustej bramki, a więc 21 minuta, 3-0. Despodów przy piłce w środkowej strefie boiska, dalekie zagranie na wolne pole, do piłki dopada Junior Adamu, jest w polu karnym, no i jest podcinany, to będzie ewidentnie rzut karny. Do piłki na 11 mecze podchodzi Despodów, mocno strzela, tak jest, co prawda wydawało się, że Hubert może to obronić, ale nie tym razem. 31 minuta, mamy 4-0. No i tak właśnie miała wyglądać nasza gra w tym meczu, wysokie i pewne prowadzenie, ale teraz, w drugiej odsłonie tego spotkania, nie wolno nam spuścić nogi z gazu. Volendam ma być rozstrzelane, zemsta musi być słodka. Hertrauda przesuwa się z piłką prawą stroną boiska, podanie na lewo, McKennie do przodu, Walemark, ponownie McKennie, rozgląda się dalekie zagranie w pole karne, Junior Adamu sam na sam z bramkarzem, strzelił minimalnie obok. Hertrauda wyrzuca piłkę z autu bezpośrednio w pole karne, no ale prosto pod nogi rywali, no już zawodnicy Volendam ruszają z kontratakiem. Kadiri rozpędzony sunie tutaj lewym korytarzem boiska wzdłuż bocznej linii, no robi się powoli niebezpiecznie, wpada w nasze pole karne, będzie chyba strzelał, no i Bailo broni, brawo. Arthur wyprowadza piłkę z naszej strefy obronnej, Mansfield McKennie przyspieszy, ładnie zostawił rywala z tyłu, zagranie do przodu, Walemark ładnie posyła piłkę na nos do Juniora Adamu, ten strzela, ale bardzo niecelnie nad bramką.
Rasmussen przy piłce dynamicznie przyspieszył do przodu, jest z prawej strony naszego pola karnego, ale zwolnił, wycofuje Malun, dogranie w pole karne, Gogia centruje, Werman dokłada tylko nogę, no i niestety strzela nam, ależ przysnęliśmy. 59. minuta, Volendam ma swoją bramkę. Hamar przy piłce, podanie wzdłuż bocznej linii boiska, Rasmussen z prawej strony wycofuje, Eiting, zagranie prostopadłe, Werman, ale tu pod presją naszych zawodników, wrzutka, taka w pole karne, jest tutaj Kadiri, no robi się niebezpiecznie, no i właśnie tak się to musiało skończyć, strzela mocno, po długim słupku, pod poprzeczkę, Bajlow odprowadził piłkę wzrokiem, coś nieprawdopodobnego, co się tutaj zaczyna wyprawiać, 67. minuta, tracimy drugą bramkę. No i robi się naprawdę ciekawie, 4-2 i niebezpieczny rzut wolny dla gości z lewej strony naszego pola karnego. No jeśli teraz stracimy gola, to będą jaja. Calvin będzie wykonywał ten stały fragment gry, dośrodkowanie na długi słupek, Hamar tam uderza. No i niestety oczywiście to się musiało tak skończyć. Nazich, Imran Nazich, czy jak mu tam, z najbliższej odległości do pustej bramki pakuje nam piłkę i my w 75. minucie mamy już wynik tylko 4-3, szok. No i na szczęście jakimś cudem dowozimy to skromne prowadzenie do końca meczu. Tak więc mamy zwycięstwo. No ale to jest ogólnie skandal. No to jest prawdziwy kryminał. Jak to jest możliwe, że prowadząc do przerwy aż 4-0, ostatecznie na własnym stadionie wygrywamy tylko 4-3. Przecież myśmy tu mieli kolejne wyborne sytuacje podbramkowe, żeby podwyższyć to prowadzenie. My tu powinniśmy mieć wynik 5-6-0. Tymczasem dajemy sobie łatwo strzelić kolejne 3 bramki. Ale nie, koniec, skończyło się. Teraz zostaną wobec niektórych zawodników wyciągnięte surowe konsekwencje. Jak się to mówi, skończyło się babci sranie. Dopisujemy sobie zatem te cudem uratowane 3 punkty, no i ponownie chwilowo wskakujemy na fotel lidera, oczywiście chwilowo, no bo Ajax jeszcze nie grał w tej kolejce. To jest coś nieprawdopodobnego, no ten mecz to miało być wysokie zwycięstwo, no i prawdziwa zemsta, a tymczasem Volendam po raz drugi w tym sezonie po prostu nas ośmieszyło. Co za błazenada. No tak, czekaliśmy jeszcze na wynik Ajaxu, no i mamy. Tradycyjnie rozbili właściwie, zdemolowali na wyjeździe Herakles Almelo aż 5-0, no i powracają na fotel lidera. A tymczasem nasz zarząd jest zachwycony, że osiągnęliśmy jeden z celów określonych w strategii klubu. Zakwalifikowaliśmy się do UEFA Champions League. No ale przecież tu nie masz czego się cieszyć, tu trzeba dzwonić. Okej, przechodzimy już do naszego ostatniego ligowego spotkania w marcu. Tym razem gramy na wyjeździe ze SC Heerenveen. To taka ekipa środka tabeli, ale według ekspertów jesteśmy nieznacznym faworytem. Tak więc, jeśli wciąż chcemy liczyć się w walce o Mistrzostwo Holandii, to zarówno ten mecz, jak i każdy kolejny musimy wygrać. No i wygrywamy w tym meczu, a jak będzie w kolejnych, to się jeszcze okaże. Zwycięstwo 2-0 ostatecznie zapewnia nam Moise Kean swoimi dwoma trafieniami. Wcześniej Junior Adamu również strzelił 2 gole, tyle że oba ze spalonych. Ale w tym meczu, co cieszy, prawie wszyscy nasi zawodnicy zagrali na miarę oczekiwań. Na czele, z całą linią obrony i bramkarzem. No nareszcie. 3 punkty dopisane, tyle że co z tego, skoro Ajax wcześniej również wygrał, bo on wygrywa wszystko i wszędzie. A tak przy okazji, nasi chłopcy tym zwycięstwem z Heerenveen zrobili całkiem niezły prezent swojemu menedżerowi. No przecież nasz Jurek właśnie kończy 52 lata. A tymczasem coroczny nabór kandydatów na juniorów czeka już na naszą ocenę. No już na pierwszy rzut oka widzimy, że na pewno nie jest to jakieś złote pokolenie, no ale sprawdźmy tych najbardziej obiecujących. Napastnik Darwin Sterk, całkiem niezłe parametry fizyczne, jest błyskotliwość, determinacja, przyjęcie piłki czy technika. No może coś z tego chłopaka będzie. Lewoskrzydłowy bądź ofensywny pomocnik Miziel, trudno powiedzieć jak się to czyta, Pelkman. No fizycznie wygląda słabo, ale parametry psychiczne czy techniczne już są całkiem niezłe. No czas pokaże. No i jeszcze taki ofensywnie usposobiony prawy obrońca. Fizycznie wygląda bardzo dobrze, ale reszta niestety słabo. No może za wyjątkiem tej wysokiej techniki. No zobaczymy. No trzeba przyznać, że to niezwykle zaskakująca informacja, ale jak się okazuje, wśród 50 największych młodych talentów futbolu na świecie jest aż 3 naszych zawodników. Cała trójka obecnie gra na wypożyczeniu. Milambo w szwajcarskim St. Gallen, a Redmond i Slory w tegorocznym Beniaminku Eredivisie, Willem II Tilburg. Antoni Milambo pomimo swoich 19 lat wygląda już naprawdę dobrze. Jak może pamiętamy, w poprzednim sezonie powoli wprowadzaliśmy do gry. Teraz, niewątpliwie po powrocie z wypożyczenia, będzie już naszym zawodnikiem pierwszego zespołu. Jaden Slory, podobnie jak Milambo, również dostawał od nas minuty w poprzednim sezonie, ale teraz gra regularnie na poziomie Eredivisie w Willem II Tilburg. To niewątpliwie procentuje dla jego rozwoju. No i Redmond, młodszy o rok od wcześniejszej dwójki. Jemu co prawda jeszcze nie daliśmy szans na pokazanie swoich umiejętności, ale
ale kto wie, po powrocie z wypożyczenia może będzie już naszym rezerwowym skrzydłowym. W lutym odpadamy z Pucharu Holandii, ale jak wiadomo, te rozgrywki nie były już dla nas priorytetowe. Najważniejsza jest oczywiście walka o Mistrzostwo Holandii. No i wszystko byłoby w porządku, bo wygrywamy 8 spotkań ligowych z rzędu. Niestety, w pierwszym ligowym spotkaniu w lutym zaliczamy wpadkę, remisujemy na własnym stadionie, no i tracimy 2 punkty. Po 28 kolejkach wciąż jesteśmy na drugim miejscu, tracąc do Ajaxu te właśnie głupio zgubione 2 punkty. No a Ajax oczywiście wygrywa wszystko i jeszcze raz wszystko i wszędzie. Do końca sezonu pozostały ostatnie 6 kolejek. Czy można liczyć, że Ajax gdzieś się potknie i straci punkty? No zobaczymy. Tak więc wciąż jesteśmy w walce o mistrza, no i co zrozumiałe, walczyć będziemy do ostatniej kolejki. Ja już serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym to wszystko się wyjaśni, wszystko się rozstrzygnie. Czy po wieloletniej dominacji w końcu zepchniemy z tronu Ajax i sami sięgniemy po tytuł mistrza Holandii? Na koniec gorąco jeszcze zachęcam do subskrypcji kanału tych wszystkich jeszcze niezdecydowanych. Łapka w górę i komentarz, mile widziane. Pozdro, dozo, hej!